Widzisz tego malucha? No, a tam jest taki duży. Z tyłu. A zobacz, gdzie jest największy. O, tu jest, tu Władziuś jest. Dobrze, ale dajmy już spokój tym żółwiom, dobra? Bo one biedne się... Ja myślę, że one są przyzwyczajone do nawet gorszych tutaj. No wiem, ale... rzeczy, ale tak czy siak, bądźcie dla nich delikatni. Wiesz co, powiem ci, że to miejsce mi bardziej pasuje, bo tu się tak nie smaży na tym słońcu. Jakbyśmy do tego tuczepi mieli jechać, tu. No jakby co, mamy Facebooka, to napiszę, nie? Dobra. No mi to tu nie przeszkadza, a tą renówkę przecież dadzą radę wystawić, nie? Co, idziemy na to nasze miejsce? Tak. Dobrze. Zdecydowanie. Tam jest jakoś tak na fajnie, chociaż tam jest też naj... tam się brud zbiera, tak w tym... bo dobija do tego, ścianie, no? Dobija do tej ścianki, no. No dobra, najpierw to chodźcie, zobaczymy, czy tam będzie możliwość się rozbicia, nie? No, ale chyba będzie. Ale wyglądasz, matka, fiu. Dobrze, naprawdę. Na plaży, zobaczcie, pustki. Cały czas. Się umalować. Co zrobić? Umalować. Żeby ci nikt nie wytknął, czy ja? Co jest? Który gangster kotek? Co ci się przypomniał? No jak Karol zawsze. A, to ty pomalowana już jesteś? O, zobaczcie, wszystko puste. Nikogo tu nie ma. Zarobiście, Boże, jestem w raju. A to ja widziałem nawet, jak ona podpływała. Ale czad. Zobacz, jak czyściutko dzisiaj, Basiula. Co, oni to wyzbierali, czy jak? No woda jest po prostu kryształ, a wczoraj... wczoraj tu jakieś śmieciuchy pływały, no. No tu nic nie ma, zobacz. Przecież tu było różnych farfocli. A, wypluło na brzeg, faktycznie, no. Dobra, rozbijamy namiot. A chcecie trochę cienia, czy nie? A, no racja. A gdzie chcesz, Władziuś, kłaść? Tą lodówkę do cienia, czy nie? Chyba nie ma sensu, bo mamy ten wkład, to się grzeje. Ty grzeje, chłodzi. Przytrzymała się namiot i jest bardziej w cieniu. Dobra. Uwaga, mama teraz. Nigdy nie wiem, jak uwaga. 3, 2, 1. Jezu! Zawsze to samo. Skąd to słońce? Tam jest słońce. Dobra, rózgę tu przyda. No. Ale to trzeba Matyśka na podłogę tam położyć, żeby trzymało. Najpierw nie narpiesz. Do pewnego wieku to jest dozwolone. Od pewnego wieku też, jakby co. Wczoraj były. Wczoraj były, zobacz, te śmieci, ale widzisz, fale wywaliły je na brzeg. I dzisiaj jest woda po prostu przekozacka, tak jakby dla nas. No. Ale wieczorem? No. No to wtedy było duże fale, a dzisiaj małe. A dzisiaj małe, ale wiesz, że te duże fale to zrobił też ten statek, który tu przypłynął? No, on jak tam zrobił fale, to później te fale tutaj dochodziły do nas do brzegu, wiesz? No. Tą łódeczkę dzisiaj widziałem, jak przypływała. A tutaj trochę spierdzielili pole do skoków, ale da się to obejść i skoczyć z tamtej strony. Widzicie rybki? Dzisiaj od Matyldy pożyczam maskę i planuję z niej korzystać. A maskę ma fajną. No żałuję, że tej deski nie wziąłem. Cholera, miałem ją brać.
Muszę ją w lipcu tutaj koniecznie przywieźć. Może jeszcze kolega Karol kupi swoją, byśmy mieli dwie. A w zeszłym roku przepłynąłem się tam dalej, proszę Państwa, jak to pięknie wygląda, naprawdę. A też tutaj wystarczy odpłynąć, zobaczcie, mniej więcej do tych bojek i popatrzeć na te góry i dopiero wtedy widać, jakie to jest piękne. No, nasze miejsce. Proszę Państwa, już teraz po 3 latach to wiemy. Niemiaszki w Mercedesach Cabrio. Ale w nie byle jakich. AMG. Zobacz, to jest życie. Merca AMG. 6 dyszek na karku, skończone. Teraz się można bawić. Nie wypada. Niektórym. To są mercedesiarze. Mercedesiarze. No dobra. Tutaj, proszę Państwa, będę chyba kończył. A co się stało? Co tam się przykleiło? Klara, wywal to. No właśnie chcę to wywalić, nie przykleić do czegoś. Ale co to? No klej z tej wkładki. A, no to poczekaj. Zrobimy jakąś reklamówkę taką śmieciową i tyle. Nie mam żadnych worków. Koszulkę ściągaj. Co mam zrobić, Klarnie? Co ja mam się posmarować? Weź jej to włóż do środka. Co? Ja nie wiem, co ty chcesz się smarować, naprawdę? 15 może wystarczy. 15, no żebym się znowu nie spalił, wiesz. Zaraz ci dam. Władek, ściągaj bluzkę. Ale już. Opaliłem się jak... Wiesz, gdzie się robi najlepszą opaleniznę? Nie wiem. Na działce. I ja jestem tak opalony właśnie. Że rękawki masz, czy co? Nie masz już, ci się wyrównały. Na działce. Dzień dobry. Dzień dobry. O, super. Dobra, to tu kończymy, no, bo ktoś się chce z nami przywitać.